Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Ligi po godzinach. Jesteśmy po dwóch, ale jakże bardzo emocjonujących meczach pucharowych. Najpierw Ogrodu Torunia w Mixstar Świecie, no i Lachostorgo Sromża Grudziądz Team. Witamy naszego gościa. No, będzie to chyba jedyna okazja w tym sezonie, żeby Was spotkać na hali. Krzysztof Witkowski, Lachostorgo Sromża, witam bardzo serdecznie. No i Maciej Giecki, nasz stały ekspert. Przede wszystkim, no cóż, smutno. Przyjechaliście tutaj no, zagrać ten mecz z Grudziądz Teamem. No i jeżeli ta pierwsza połowa, ta bramka kontaktowa w tej ostatniej sekundzie, no mogła wam dawać jakieś nadzieje, no to jednak w drugiej połowie Grudziądz Team wykorzystał wasze błędy bezlitośnie. No tak, tak jak pan mówi. Myślę, że przede wszystkim zaważyło to, że byliśmy tu jednak w sześciu. Tak, także jednak te siły musieliśmy rozłożyć na cały mecz, a i tak się nie udało, jak było widać. Jest zmęczenie. Jest zmęczenie, tak, okrutne. Czego tak naprawdę oprócz sił wam zabrakło dzisiaj? Jadąc tutaj, tak szczerze powiedziawszy, myślałem, że wygramy ten mecz, bo byłem tutaj, oglądałem zespół Grudziądz Team i chociaż wygrał te trzy mecze swoje w grupie, to nie pokazał jakiejś wielkiej halówki, tak? Tutaj z chłopakami gramy, szczerze powiedziawszy, raz do roku się spotykamy i sobie gramy tylko tak. I dlatego tylko na puchar w tym roku. Może za rok spróbujemy czegoś więcej. I oczywiście w pełniejszym składzie. Maciej, jak oglądałeś ten mecz, czego tak naprawdę spodziewałeś się po drużynie z Chełmży? No przede wszystkim walki, tak? Zespół na pewno zostawił serce na boisku. Mimo wąskiego składu, naprawdę umiejętności spore, no jednak za małe troszeczkę jak na drużynę Grudziądz Team. Wynik 7-3, no myślę, że tak sama końcówka tej drugiej połowy wskazuje na ten taki troszeczkę większy wynik. Zespoły bardzo do siebie porównywalne, no myślę, że tutaj większa ławka w tym momencie w zespole z Grudziądza, no i troszeczkę może większe obycie już tutaj z tym razem składem, którym grają. Grudziądz Team ma patent na Chełm, że rok temu w fazie pucharowej, w fazie barażowej wtedy z drużyną Chełmży Futsal Team, teraz druga drużyna z Chełmży, no będzie jednak, mimo że jest to taka zawsze cicha, schowana drużyna, to jednak no będzie o niej głośno moim zdaniem w tym sezonie. No dokładnie tak, mimo osłabień w porównaniu z tamtejszym sezonem, bez Patryka Stankiewicza, bez Amka Olszewskiego, także no, takich tych pierwszych można powiedzieć szczelb. Ale z Mińskim. Tak, ale właśnie z Mińskim, z Biedronki. Zespół troszeczkę przebudowany, ale tak jak powiedziałeś, na pewno groźny dla każdej ekipy. Skąd się wziął wasz pomysł w ogóle tutaj występu w Staleks-Lidze? No i właśnie, dlaczego tylko sam puchar? Tak jak pan powiedział tutaj, w zeszłym roku Grudziądz wygrał z Chełmżą i wtedy też grałem właśnie z tym Grudziądzem. Także grałem po prostu w zeszłym roku w drużynie Chełmża Futsal Team. No i że w tym roku nie wystąpiłem z nimi, to spróbowaliśmy z innymi, powiedzmy, ludźmi tutaj spróbować sił. Na razie tak, no tak, właśnie tak jak widać, tylko puchar. Może za rok będzie coś więcej. Będzie druga drużyna z Chełmży. Będzie chyba. Zobaczymy. Zobaczymy. Chciałbym jeszcze wrócić do waszego spotkania. Tak na początku potrafiliście narzucić też swój styl gry drużynie z Grudziądza. Szybko strzelona bramka tak naprawdę ułożyła początek tego spotkania. No tak. Nawet mogliśmy 2-0 prowadzić. Z tego co pamiętam. No ale nie wyszło i wtedy jednak te siły, które Grudziądz rozkładał na pewno większą ilością zawodników, przeważyło, że w końcówce to już było widać, co się działo na boisku. To samo, także rozkład sił mógł przeważyć o tym pierwszym meczu, który dzisiaj oglądaliśmy. Jak oceniać mecz pomiędzy Rafmixem a Uredrobiem? No, widzieliśmy tylko połowę, no ale to już widać, że to już jest halówka na wyższym poziomie, tak? Zawodnicy są ograni. No, Eurodrób wiadomo, grają nie tylko tutaj w Staleks-Lidze, ale też w ogólnopolskiej lidze, także mają tych zawodników też sporo, ogranych, no wysoki poziom na pewno. Maciek, to co mi się najbardziej wrzuciło, oprócz oczywiście no, wielkiej przewagi drużyny Rafmixa, bo patrząc na statystyki, to jednak te strzały, więcej sytuacji bramkowej miał Rafmix i to Rafmix przeważał, ale zabójcze kąty i umiejętność technicznego wykorzystywania błędów tutaj przeważyła na korzyść drużyny z Torunia. Jednak
połogranie takich zawodników jak Dudek, Kraska w prawdziwej lidze futsalu, w drugiej lidze futsalu przyniosło efekty. No, trzeba też tutaj wspomnieć o tym, że drużyna z Torunia nie przyjechała w pełnym składzie. Tak samo też należy obronić drużynę Rafmixu, również niepełny zespół, który został zgłoszony. No jednak okazało się, że te ubytki w zespole z Torunia okazały się mniej tutaj, można powiedzieć, jakby okazałe w samym wyniku, tak? Także no, to jest dyspozycja dnia, to są naprawdę dwie równe drużyny, także no, tak samo gdyby był wynik całkowicie w odwrotną stronę, nie można byłoby mieć do nikogo pretensji, tak? Też tutaj warto zaznaczyć o że dobrej pracy sędziowskiej, gdyż no, było naprawdę trochę głośno już po samym meczu. No ja nie zauważyłem jakichś tutaj rażących błędów to tutaj, my nawet chodzi pokazaliśmy o to, jeżeli chodzi o powtórki. Tutaj sytuacja, gdzie Vanat faulował jednego z rywali i później tutaj po tej stronie boiska, gdzie Rogus no, twierdził, że był faulowany, zrobiliśmy tutaj powtórkę w slow motion i było czyste wejście w piłkę. Jeżeli były błędy, to moim zdaniem tylko i wyłącznie w dwie strony. Sędzia też człowiek, oczywiście ma prawo się pomylić. Powrót Podolskiego. To jest chyba jednak hit tej Stalex Ligi. Tak, na pewno tak. Tak samo jak powrót Wojtka Ernesta do drużyny LB. Jednak myślę, że właśnie Wojtek troszeczkę szybciej się wkomponował z powrotem w piłkę halową, typowy futsal. Podol, no na pewno zawodnik też wielkiej klasy. Jednak widać, że troszeczkę jeszcze tej gry potrzebuje więcej. Tak spoglądając na to skład Rafmixa w dniu dzisiejszym, on był wąski, ale jaki? Podolski, Baranowski, no, tych zawodników nie trzeba przedstawiać. Vanat, człowiek, który także zmiażdżył ligę w poprzednim sezonie, był Romanowski, Jasik, Świetlik. To są naprawdę, no, jeżeli mielibyśmy układać drużynę gwiazd Stalex Ligi, no to tych zawodników spokojnie możemy brać pod uwagę. Dokładnie, to są zawodnicy kojarzeni przede wszystkim z drużyną tutaj Rafała Górskiego, czyli Rafmix. No, tak samo Rogusz. Tak samo no, Rogusz, dokładnie. Może troszeczkę mniej z racji krótszego stażu w naszej lidze. Ale no, to są naprawdę zawodnicy jakby decydujący, tak, o całym obliczu drużyny Rafmixu. Także no, takie można powiedzieć motory napędowe. Krzysztof, właśnie przede wszystkim mówię, że rok temu grałeś w Chemzu Futsal Team. To dlaczego nie w tym sezonie? Tam, w tamtej drużynie. No, jak to różnie bywa, różne są drogi, różnie się to plecie, tak wyszło po prostu. I było trzeba, ale motyw tworzenia nowej drużyny, to wy jesteście po prostu znajomymi, tak, i po prostu, okej, idziemy pograć sobie w halówkę, czy musieliście przy tym trochę się też natrudzić? To znaczy gramy od czasu do czasu, powiedzmy raz w tygodniu, i to też spotkamy się bardzo rzadko. Jednakże no, to było tak troszeczkę, tak jak widzicie, że tylko puchar, to było trochę tak na szybkiego, nie da się ukryć. Po prostu pozwoliłem po chłopakach, skrzyknąłem ich, no i tak tu przyjechaliśmy. I gramy. No jeszcze tak jak mogę powiedzieć, że do środy mieliśmy tu przyjechać przynajmniej w 10. Dzisiaj wyszło, że jesteśmy w 6, niestety odpadliśmy. Ja jeszcze chciałem się zapytać, może na pewno jest takie pytanie, które nurtuje wielu ludzi. Skąd taka nazwa przede wszystkim? No właśnie. Nazwa wywodzi się z tego, że pewien kolega nasz, jak mieliśmy po 15 lat, wymyślił, nie wiem skąd mu się to wzięło w głowie. I tak już graliśmy na... Lubił język węgierski. Graliśmy na boisku jeszcze z betonu. W takich rozgrywkach podobnych do Stalex Ligi. Oczywiście to były takie rozgrywki w Chemży, także było tam parę drużyn. No i tak się przyjęło. Od czasu do czasu odświeżamy tą nazwę. Ktoś naprawdę lubił język węgierski. Jeszcze szybciutko o dniu jutrzejszym. Jutro zaprezentuje nam się tutaj Coco Studio, ale chyba jednak tym hitem będzie pojedynek pomiędzy Sylą, która jest w głębokim dołku jednak, a drużyną SPX, MDD, WSG Bydgoszcz. Jak to oceniasz? No dla Syli myślę, że to jest już chyba ostatnia szansa. Sezon stracony jest tak naprawdę i to jest jedyna szansa. Dokładnie na tak. Jaki sukces w tym sezonie. Dokładnie, no i jedyna szansa, żeby pokazać naprawdę, na co ten zespół stać w 100%. Zadanie też no arcy trudne.
Z tego co wiem, to w drużynie z Bydgoszczy nie wystąpi jutro Marcin Gruszczyński, także będzie na pewno drugi bramkarz w drużynie z Bydgoszczy. Zobaczymy, no ja liczę przede wszystkim na dobry mecz, tak, czysty mecz, bo taki oczywiście chcemy oglądać wszyscy. Chciałbym w końcu zobaczyć jakąś dogrywkę, może rzuty karne. No i jeżeli jutro będzie tyle dogrywek tutaj sporo, to my o pierwszej skończymy tutaj pracę, więc oby przynajmniej dla nas tych dogrywek jutro nie było. Jutro rekordowa liczba transmisji, pokażemy dla Państwa 7 spotkań, rozpoczynamy meczem system, przepraszam, 9 spotkań oczywiście, rozpoczynamy meczem system w świecie Akropolo o godzinie 13.30. Krzysztof Witkowski i Maciej Grodzki byli moi. Dziękujemy. Można jeszcze oczywiście. Chciałbym pozdrowić swoją małżonkę. Spodziewamy się potomka, może będzie mały futsalowiec, także pozdrawiam Cię. Kochanie. No to będziemy mieli futsalowca w sezonie, który ten sezon 24-25 sezon Stalex Ligi, będziemy mieli futsalowca i oczywiście, no miejmy nadzieję, że ta liga będzie oczywiście jeszcze za 20 będzie lat. Lachos Torgosz, będzie Old Boys. Będzie Lachos Torgosz, Old Boys. Junior. Dwie drużyny, Lachos Torgosz, Old Boys i Junior. Tutaj na hali będzie 100 drużyn. Będą rozgrywki na kilka hal. Dobrze, dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.